Prorocze wejrzenie w rok 2016 z Alice Criswell. 2016 rok postępu. Postęp oznacza proces realizacji planu, rozwój bądź ulepszenie, bądź poruszanie się naprzód w kierunku wybranego celu. Jestem Alice Criswell. Prosiłam Ducha Świętego, żeby pokazał mi parę rzeczy na rok 2016. W zeszłym roku, jak być może wiecie, dzieliłam się słowem proroczym, odwołując się do przykładu Izraelitów wyprowadzonych z Egiptu przez Mojżesza i prowadzonych przez pustynię do ziemi obiecanej. Pan pokazał mi, że opuściliśmy pustynię i wkroczyliśmy do ziemi obiecanej. Mówiłam o konsekwencjach, jakie się z tym wiążą. Jeżeli nie widzieliście tego wideo, jest ono na kanale YouTube Morningstar Europe. Na całym świecie następuje potężny duchowy przeskok, który wpływa również na sferę fizyczną. Oto, co czuję, że Pan mi ukazał. Zaczyna się to dziać teraz, na początku 2016. Wśród narodów powstaje oddolny ruch. To radykalna, nadprzyrodzona armia naśladowców Jezusa, jakiej nie widzieliśmy wcześniej. Nie będzie ona kontrolowana i będzie się rozprzestrzeniać niczym wirus. To będzie ekscytujące. Trudno będzie dostrzec, kto jej przewodzi. I chociaż Bóg wzbudzi wielu nowych liderów, to armia ta będzie kierowana przez Ducha Świętego na skalę dotąd niespotykaną. Ten ruch będzie się składał ze zwykłych ludzi, takich jak ty i ja. Ale ta armia nie jest dla słabeuszy. Ci ludzie zostali solidnie przeszkoleni na pustyni. Niektórzy od lat podążają za Jezusem. Inni chodzili własnymi ścieżkami, ale mimo to ręka Pana była nad nimi. Zostali przeszkoleni i teraz oni również podążają za wyzwaniem i gromadzą się dla sprawy Pana. Tak jak Dawid, który zabił Goliata po latach walki z dzikimi zwierzętami, które zagrażały jego owcom, tak również i ta armia gromadzi ludzi, którzy ćwiczyli w ukryciu, ale teraz gotowi są zabijać olbrzymów, którzy zajmują ziemię obiecaną. Znaki i cuda objawią się jak nigdy dotąd, uzdrowienia, jakich dotąd nie widziano, cuda stwórcze, ale będą one też potrzebne jak nigdy dotąd. Przejawy miłości i mocy będą dokumentowane w wiadomościach i w życiu wielu ludzi staną się normą. Ten oddolny ruch będzie w pewnym stopniu prześladowany, szczególnie przez ducha religijnego i podobne duchy, ale z drugiej strony będzie popularny i wiele znanych osób będzie go promować, a nawet przyłączy się do tego powstania naśladowców Jezusa. Będzie to głównie wynikiem sfery nadprzyrodzonej, uzdrowień i cudów, jak również objawieniowych darów Ducha Świętego oraz przejawów miłości w życiu codziennym, okazywanych nawet obcym. Film Skyfall z Jamesem Bondem zaczyna się od sytuacji, w której główny bohater jest wyłączony z działania, obrażony i rozczarowany, po tym jak został postrzelony przez swoich i nie wykonał zadania. Ale wiecie co? On słyszy wezwanie. Jest potrzebny i nadszedł czas, by wrócił. Tak samo i my ujrzymy wielu naszych, którzy byli zranieni, zgorszeni, rozczarowani Kościołem. Być może czuli się zdyskwalifikowani albo nierozumiani. Nawet tych, którzy sądzą, że upadli, poszli w złą stronę, albo sądzą, że za nisko upadli. Oni usłyszą powołanie. I w tym roku ujrzymy, jak wielu z nich powraca na pole walki. To jest czas, by znów mieć nadzieję. Czas, by zgromadzić się dla sprawy Króla, Króla Jezusa i Jego Królestwa. Nasz przyjaciel uczy historii Kościoła w szkole biblijnej. Powiedział mi, że około roku setnego było około 50-60 tysięcy naśladowców Jezusa, a 200 lat później było już około 34 miliony chrześcijan. W ten sam sposób, w miarę słabnięcia tradycyjnie innego Kościoła, ujrzymy eksplozję radykalnych naśladowców Jezusa, wykładniczy przyrost ich liczby, tak jak to było w przypadku pierwszego Kościoła. Nawrócą się okultyści, wyznawcy New Age i innych religii, celebryci i ludzie, po których nigdy byście się tego nie spodziewali. Spotkają się z Jezusem Chrystusem jako drogą, prawdą i życiem. To was zaszokuje. Kilka lat temu pytałam Pana o strategię i taktykę zdobycia
ziemi obiecanej, w której obecnie się znajdujemy. Pokazał mi 45 rozdział Izajasza, mówiący o królu Cyrusie. Będziemy widzieć, jak rzeczy z tamtych czasów rozgrywają się dziś na nowo. Nie mam czasu szczegółowo tego omawiać. Napisałam o tym artykuł w Morning Star Journal 3 lata temu. Izajasz prorokował o Cyrusie, królu Persji, czyli dzisiejszego Iranu. Izajasz prorokował o jego czynach i wymienił jego imię na 200 lat przed jego narodzeniem. To był pogański król, namaszczony przez Boga, aby uwolnić lud Boży z niewoli babilońskiej. Wierzę, że ujrzymy zaskakujące wybory w dziedzinie przywództwa w tym roku i w latach nadchodzących. Ci, których my byśmy nie wybrali, zostaną umieszczeni w miejscu sprawowania władzy, a Bóg namaści ich dla swoich celów. Imię Cyrus oznacza płomienne niczym słońce i poniżający wrogów. Ujrzymy, jak powstają liderzy pełni światła i płonący pasją dla Jezusa do tego stopnia, że będą zapalać innych wokół siebie. Poniżą wroga, napierając naprzód i odbierając mu ziemię, którą długo zajmował. W czasach Cyrusa Izrael już od 70 lat był w niewoli babilońskiej. Bóg namaścił króla Cyrusa do wykonania zadania i przekazał mu niebiańską strategię. Został on wysłany w misję typu apostolskiego, aby uwolnić więźniów oraz przyspieszyć i wspomóc odbudowę świątyni i Jerozolimę. W ten sam sposób wielu jest w tym roku posyłanych, aby uwolnić więźniów, budować i sadzić. Cyrus dowodził armią medyjską i perską, które wspólnie podbiły Babilon błyskawicznym uderzeniem, opisanym w 5 rozdziale Księgi Daniela. W czasie, gdy król Belszazar urządził pijacką ucztę dla 1000 swoich dostojników, Cyrus i jego ludzie zdobyli miasto, odwracając bieg rzeki Eufrat i obniżając jej poziom, tak że żołnierze mogli przejść jej suchym korytem i wkroczyć do miasta. Co zdumiewające, żołnierze odkryli, że wielkie drzwi z brązu były otwarte, więc wkroczyli prosto do miasta, prawdopodobnie bez rozlewu krwi. Król Babilonu nie był świadomy tego, co się działo i ucztował, gdy nagle pojawiła się przerażająca ręka pisząca po ścianie. Przestraszył się i szukał kogoś, kto mógłby odczytać napis. Wezwano Daniela. Był on przełożonym zaklinaczy, magów, astrologów i wróżbitów i był znany królowej jako ktoś, kto ma w sobie ducha Bożego. Daniel zinterpretował napis królowi i wyjaśnił, że jego panowanie dobiegło końca, a jego królestwo przypadnie w udziale Medom i Persom. Wierzę, że w tym roku zobaczymy, jak zostają wzbudzeni ludzie podobni do Daniela, których przygotowano na ten czas. Niewierzący będą szukać tych, którzy mają Ducha Bożego. Nawet ludzie w pozycji autorytetu i na wysokich stanowiskach uniżą się i będą szukać tych, którzy są prowadzeni Duchem Świętym. Tych, którzy nie pchają się naprzód, ale są poszukiwani. Będą oni światłem w ciemnościach, demaskującym terrorystów i ich knowania. Wielu otrzyma sny, wizje i wizytacje anielskie, ujawniające knowania wroga i jego liczne podstępy. Duch mądrości i objawienia wystąpi w tym czasie w większej mierze, a nadprzyrodzone mistyczne okręgi nieba otwierają się dla tych, którzy szukają Pana i Jego Królestwa ponad wszystko. Izraelici otrzymali swoją wolność przez to, że Bóg namaścił pogańskiego króla, który pomógł im odbudować świątynię i ich miasto. W odpowiedzi na modlitwy Daniela, zanoszone po tym, jak odnalazł on dawne proroctwo Jeremiasza. W tym czasie ujrzymy wiele odpowiedzi na modlitwy, gdy będziemy się modlić zgodnie ze Słowem Bożym rozpaleni przez Jego Ducha. Módl się z wiarą w prorocze słowo, jakie otrzymałeś osobiście oraz przez Pismo, a te rzeczy zostaną zrodzone. Bądź nieustępliwy. Jak w przypadku króla Cyrusa, Bóg namaszcza nowy rodzaj liderów, którzy są odważni, takich, którzy wdrażają boskie strategie, używając nadprzyrodzonych środków, czynią
Czyniąc kroki zgodnie z Bożym planem i przechodząc przez drzwi, które się przed nimi otwierają, to jest czas wejścia służby proroczej na nowy poziom. Jak w przypadku Daniela, dary nadprzyrodzone zaczną być używane wobec wpływowych ludzi, by wspomóc odbudowę jego miasta i świątyni. Wierzę, że Daniel i Cyrus reprezentują zejście się razem służby proroczej i apostolskiej po to, żeby zrealizować Boże cele na ten czas, aby uwolnić lud Boży z niewoli, z letniości, samozadowolenia i ducha religijnego. Pan odbudowuje swą świątynię, czyli lud Boży. Apostołowie, jak Cyrus, dojrzeją, podążać będą za boską strategią i czynić postępy, odbierając teren wrogowi. Równocześnie prorocy, mistycy zajmują swą pozycję, niczym tajna broń ukształtowana w ukryciu. Powstają razem, widząc w duchu, wśród nasilających się proroczych spotkań, pojawiającej się chmury świadków, namaszczonych i potężnych spotkań z aniołami. Ujrzymy Pannę Młodą, wojowniczkę, oblubienicę Chrystusa, która powstanie jako armia tych, którzy walczą dla sprawy, nie z krwią i z ciałem, ale przeciwko mocom i zwierzchnościom Królestwa Ciemności, z miłością do Jezusa, demonstrując Jego moc. Ujrzymy powstanie małych kościołów. Być może nie będą one nazywane kościołami. Będą to małe grupy złożone z radykalnych wierzących i naśladowców Jezusa. W domach, miejscach pracy, w restauracjach, w obiektach sportowych, szkołach, uniwersytetach, wszędzie. Ujrzymy centra apostolskie i ośrodki szkolenia duchowego, które upowszechnią się, podobnie jak biznesy i inne przedsięwzięcia, jako źródło przychodu i sposób docierania do niewierzących, alternatywny wobec zapraszania ich do kościoła. Jako Morning Star Europe już to robimy, ale ujrzymy też innych pionierów tych działań. Zamiast starych ludzkich sposobów budowania kościołów i organizacji, ujrzymy nowy rodzaj liderów zorientowanych na królestwo, pracujących razem, aby wykonać Boże zamierzenia. To będzie ekscytujące. Mówi się o tym od lat, ale nadszedł czas działania i w tym roku ujrzycie, jak ta radykalna armia powstaje. Królestwo Boże nie opiera się na mówieniu, lecz na mocy. To słowo jest z Izajasza 45. Tak mówi Pan do swojego pomazańca, Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby poddać mu narody i odrzeć królów z ich zbroi, aby otworzyć drzwi przed nim, tak by bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory i dam Ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię woła po imieniu, Bóg Izraela. Ostatnio czytałam książkę o Williamie Branhamie, amerykańskim kaznodziei przebudzeniowym z potężną służbą uzdrawiania i nadprzyrodzonej wiedzy. Od czasu do czasu odwiedzał go anioł. Gdy siedziałam w łóżku i czytałam o aniele, poprosiłam Pana o coś podobnego. Gdy to zrobiłam, nagle przed moimi oczami drzwi szafy zaczęły się otwierać i zamykać w nadprzyrodzony sposób przez parę minut. Byłam tak zaszokowana, że nie mogłam się poruszyć, ale zapytałam Ducha Świętego, co to znaczy. Usłyszałam, jak mówi: drzwi z objawienia 4:1 są otwarte. W ostatniej księdze Biblii Jan znalazł się w duchu i zobaczył otwarte drzwi w niebie i usłyszał głos zapraszający go, aby wstąpił do góry. Drzwi są otwarte i w tym roku więcej osób niż kiedykolwiek dotąd zobaczy te drzwi i usłyszy jego głos, wzywający ich do siebie. Jezus jest drzwiami i nadszedł czas, aby wejść. Tak więc, gdy ujrzymy zmartwychwstałego Jezusa, pełnego miłości, takiego, jakim jest naprawdę, wówczas ludzie w różnym wieku, różnych ras i przekonań zejdą się razem jako rewolucjoniści dla Jezusa i Jego Królestwa. Podczas gdy strach chwyta serca, ludzi w tych ostatecznych czasach odważni nabierają siły. Tak, będą plagi finansowe, wojny, zamieszki i akty terroru, ale jeszcze bardziej nasilą się uczynki miłości. Doskonała miłość usuwa wszelki strach. To cudowny czas na to, aby w nim żyć.
chcę się o was pomodlić. Uwalniam nad wami z nieba wszystko to, o czym mówiłam, a co jest z Boga. Uwalniam to nad wami w waszych okolicznościach, cokolwiek robicie. Idźcie za tym, gdziekolwiek jesteście. Wzywamy tę armię, aby powstała wśród narodów ziemi. Armię zakochaną w Jezusie. Rewolucjonistów, jakich dotąd nie widziano. Objawiających Bożą miłość i moc na świecie, pośród narodów. W tym roku modlimy się o to i ogłaszamy to dla każdego z was, który to ogląda, aby wystąpił w wierze i naprawdę za tym poszedł. W imieniu Jezusa. Amen.